Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Instytucie Verba Veritatis Agata Witkowska, a moim dzisiejszym gościem jest dobrze nam znany historyk, specjalista od powojennej Polski, Tadeusz Płużański. Witam serdecznie Panią redaktor, witam Państwa. Ja dzisiaj chciałabym troszeczkę inaczej, żeby przebiegło nasze spotkanie niż dotychczas. Nie chciałabym mówić o jednym temacie, żeby Pan się nas trochę pouczył w takim aspekcie historycznym, ale przygotowałam sobie tutaj cztery pytania, takie luźno rzucone, ale które odnoszą się też do tego, do Pańskich projektów, które dzieją się teraz, ale też kilka takich rzeczy, o których Pan do których odniósł się Pan w niedalekiej przeszłości. Na stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest umieszczony artykuł z Panem, który zaczyna się słowami. Tadeusz Płużański, marszałek Śmigły Rydz, nie zmarł, ukrywa się. To rzeczywiście. Panie Tadeuszu, temat naprawdę nagłówek artykułu nie pozwala się nie zatrzymać. No właśnie, to też tak starałem się to sformułować, żeby to zaciekawiło, prawda? Zafrapowało i udało się trochę najwyraźniej. Rzeczywiście mamy dosyć duży problem historyczny, no właściwie tak, no polityczny może też z marszałkiem Edwardem Śmigłym Rydzem, prawda? No bo do końca właściwie nie wiemy, co się z nim stało, czy te prochy, które leżą na Powązkach, starych Powązkach w Warszawie, należą do właśnie tego no, właściwie ostatniego marszałka Polski, no bo trudno za marszałków Polski uznać, pani redaktor przyzna na przykład Konstantina Rokossowskiego, prawda, Mariana Spychalskiego, czy Michała Rolę-Żymierskiego. To byli komunistyczni marszałkowie, którzy udawali marszałków Polski. Tutaj mamy rzeczywiście marszałka Polski, którego losy są do dzisiaj bardzo mało znane. Dosyć dobrze rozpoznana jest historia do roku 1939, jeszcze wrzesień 39, wiadomo, tak, ewakuacja na zachód, ale tutaj się zaczynają kłopoty, tak, no bo Śmigły Rydz jest internowany, tak, trafia do Rumunii, trafia na Węgry, ale jest właściwie no, więziony, można powiedzieć, tak. Nie może się przemieszczać, jest obserwowany, jest pilnowany. Natomiast on podejmuje udaną próbę powrotu do Polski. To jest wszystko przygotowywane bardzo, bardzo długo, przez miesiące. Dociera do Warszawy ostatecznie. I tutaj ta historia jeszcze jest bardziej skomplikowana, jeszcze bardziej pogmatwana. Nie opowiemy sobie tego wszystkiego, prawda? Zachęcam i do artykułu, który pani redaktor przywołała, ale w ogóle też do nielicznych opracowań na ten temat. Śmigły Rydz próbuje, nawet nie dla siebie, tak? ale w imię służby państwu, prawda? W imię idei, próbuje odbudowywać polską konspirację. Oczywiście przy swoim udziale, prawda? To nie było tak, że on tutaj chciał zastąpić Stefana Grotaroweckiego, prawda? Komendanta głównego ZWZ-u, potem AK, tylko chce się włączyć w ten nurt walki. Tak? On czuje jednak, że ten wrzesień 39 no to był w dużej mierze, prawda, zawalony, że to była katastrofa, klęska. Stara się też to jakoś, prawda, zmyć ten blamasz jednak, prawda, który nastąpił, no bo budowana była cała atmosfera, prawda, jak to Polska jest przygotowana na wojnę, prawda, jacy tu jesteśmy silni, zwarci i gotowi. Pamiętamy, prawda, wodzu prowadzić na Kowno i tak dalej, prawda, plakaty wszelakie. No i ta siła, ta potęga prysła, tak? Znaczy fakt, że nie mieliśmy szans, prawda, z jednym i z drugim agresorem, z Niemcami, z III Rzeszą Niemiecką, no i ze Związkiem Sowieckim. Także to chyba było nieuniknione, natomiast Śmigły stara się to wszystko nadrobić. Wraca w jak najbardziej dobrych intencjach, odbudowy porozumienia, prawda, z innymi strukturami polityczno-wojskowymi. No i teraz mamy największy kłopot, tak? Bo okazuje się, że ta oficjalna wersja, prawda, że zmarł jako,
i został pochowany jako Adam Zawisza na Starych Powązkach w Warszawie, nie do końca wytrzymuje, prawda, krytykę, tak, historyczną. Są osoby, są świadkowie, które wręcz posuną się do tego i to wszystko można odtworzyć, ja się staram to robić, że Śmigły Rydz zostaje, że nie umiera w sposób naturalny na anginę pectoris, jak mówi oficjalna, prawda, oficjalne wskazanie lekarskie, no bo nie chorował w ogóle na tę chorobę, tak? Więc byłoby to bardzo dziwne. Natomiast wiele wskazuje na to, ja nie chcę przesądzać, prawda, niczego, ale że zostaje zlikwidowany, tak? I to być może nawet przez swoich, prawda? Czyli są to polskie podziemie jest na tyle podzielone, że jednak wielu nie toleruje, prawda, powrotu Śmigłego Rydza, że już ten tort został inaczej podzielony, prawda, że teraz kto inny tutaj rządzi i w kraju, i za granicą. Wiemy, że za granicą jest Władysław Sikorski, prawda, który no, do piłsudczyków, do senatorów ma bardzo krytyczny stosunek, nawet więzi ich, prawda, jeżeli się udaje im przedostać na przykład do wcześniej do Francji, a potem do Wielkiej Brytanii, no to on ich izoluje, nawet zamyka, prawda, w więzieniach. Także tutaj trwa bardzo ostra walka polityczna, tak? I Śmigły Rydz według jednej z koncepcji, prawda, ma właśnie być przetrzymywany w jakimś lokalu, prawda, konspiracyjnym, więziony tam, prawda, przez tych, którzy właśnie są oponentami politycznymi. I też są bardzo poważne poszlaki, że jeszcze żył wiele długich miesięcy, a nawet może rok, dwa po tej oficjalnej dacie zgonu. Prawda? I że na Powązkach Starych nie spoczywa Śmigły Rydz, marszałek Polski, tylko osoba, która została, też zmarła, prawda? Ale to była pewna mistyfikacja. Prawda? Czyli nie wiemy tak na dobrą sprawę, gdzie są prochy marszałka? To jest teraz badane, tak? Jest, wiemy, że była ekshumacja na Starych Powązkach. Ona jeszcze nie dała ostatecznych wyników, tak? Być może było tak, czyli że... Czyli nie wiemy. Nie tak wiemy. Wciąż nie wiemy. Być może został dochowany tam, prawda? Na przykład, tak? Po tym, jak zmarł później, jak właśnie był przetrzymywany, prawda, w izolacji, no to ostatecznie może podmieniono te zwłoki. No tu jest szereg, jest naprawdę tak niesamowita historia, tajemnicza. Ponoć miał prowadzić jakieś rozmowy polityczne. Ktoś go widział tam, prawda, w Niemczech, ktoś go widział w Kairze, na Węgrzech, że tam wrócił, prawda. No więc i to wiarygodne dyplomatyczne źródła, nie tylko polskie, prawda, ale na przykład alianckie czy niemieckie na to wskazują. Prawda? Więc no, historia jest rzeczywiście do sprawdzenia, do zgłębienia i właściwie bardzo mało znana, prawda, no bo postać właśnie jest rozpoznawalna do roku 1939, a potem to właściwie nie do końca wiadomo, prawda, no właśnie, co się stało. Jak się okaże, że to nie prochy marszałka Śmigłego Rydza, to znowu mamy zagadkę. Mamy zagadkę, która wciąż trwa i no, może zostanie rozwikłana, prawda? Może te ekshumacje, które teraz, wyniki, prawda, ekshumacji przyniosą pozytywny efekt, ale wiele tu jest znaków zapytania, wiele tajemnic jeszcze. No to czekamy na rozwój wydarzeń. Kolejne pytanie. Chciałabym zapytać, co to za projekt Niezłomni Polskich Kresów? No właśnie, bardzo ciekawy projekt. Cieszę się, że pani redaktor to pytanie zadaje, bo oczywiście teraz jestem zaangażowany właśnie w tę sprawę. Właściwie w Warszawie trochę przelotem między kolejnymi wizytami na Wileńszczyźnie. Zresztą muszę państwu powiedzieć, że tam zima jest ostrzejsza, tak? I to jak się kręci materiały, prawda, na zewnątrz, no to ostatnio po takich trzech dniach, no to po prostu wszyscy dygotali, prawda, z zimna. Trzeba chyba się lepiej ubierać. A kręcimy taki cykl o żołnierzach niepodległości, żołnierzach wyklętych, wywodzących się bądź działających w czasie II wojny światowej i po 1944 roku, właśnie na dawnych kresach II Rzeczpospolitej, czyli Wileńszczyzna. No niestety teraz jest tak, że no, chciałoby się pojechać na Białoruś czy na Ukrainę, ale to jest niemożliwe, tak?
Ukraina, wiadomo, tak, na Białoruś, jest w ogniu na Białoruś niemożliwe, wojny. Na Ukrainę niebezpiecznie. Tak. A Białoruś, jak się pojedzie, to można nie wyjechać. Zresztą pewnie by nie wpuścili, prawda? Mhm. No bo tam są teraz bardzo zaostrzone przepisy, jest rygor, tak, prawda, podróży. Także Wileńszczyzna nam zostaje. No i takie osoby, które rzeczywiście raz są znane, rozpoznawalne, kojarzone z Wilnem, z Wileńszczyzną, to jest oczywiście major Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka. Zresztą muszę powiedzieć, że no, tam w Wilnie spotkałem też szereg krytycznych, prawda, głosów, ale wśród osób, które chyba no, po prostu nie znają tej historii. Mm-hmm. Prawda? Może są zaczadzone, może za dużo czytały Gazety Wyborczej, prawda, przez mm-hmm. lata i to im pozostało. Tak? Natomiast no, to przykre też z ust Polaków, prawda, słyszeć jakieś mm-hmm. takie uwagi, że to jakaś postać kontrowersyjna, prawda, że coś, no to w ogóle jest, to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Prawda? Trzeba znać mm-hmm. historię. Ta historia Łupaszki jest rozpoznana i tutaj jestem w stanie bronić, prawda, mm-hmm. właściwie wszystkich moich momentów jego życia, prawda. Ale też są takie postaci, które nie do końca rozpoznajemy. To jest inny, wybitny, wielki polski żołnierz, zresztą wielki też posturą, mm-hmm. można powiedzieć, to jest Gracjan Fruk Szczerbiec. Szczerbiec, który de facto w Turgielach, tak, znane miejsce pod Wilnem, kilkadziesiąt kilometrów, prawda, za Wilnem, zorganizował właściwie państwo w państwie. Tak. To jest okupacja niemiecka, mhm. prawda, trwa, jest w toku i on tam zorganizował obóz nie tylko wojskowy, ale właściwie też rodzinny. Tak. Tam są żołnierze z żonami, prawda, tam są dzieci. Tam są tabory, tam jest edukacja, szkolnictwo, mhm. tam jest szpital, tam jest, prawda, kultura, jest teatr, prawda, mhm. jest kabaret. To wszystko właściwie, co sobie wyobrazimy, prawda? Czyli i właśnie to się dzieje pod nie tyle okiem, prawda, no bo oka na to nie mieli, ale pod ręką Niemców, tak, którzy nie są w stanie temu zaradzić, tak. To jest tak świetnie zorganizowane i pilnowane. No my jesteśmy dobrze w podziemiu. Jesteśmy bardzo dobrze. Trzeba przyznać. A Szczerbiec był też niepokornym żołnierzem. On potrafił się przeciwstawić nawet kierownictwu, tak, dowództwu. Musiał potem no, rzeczywiście przekonywać do swoich racji generała Wilka, czyli Aleksandra Krzyżanowskiego, który ostatecznie mu niesubordynację odpuścił. Mhm. Tak? To o tym wszystkim Państwo się dowiecie właśnie w tym cyklu, który będzie w telewizji Wilno. Tak? TVP Wilno będzie, mhm. będzie emitowany jako taki właśnie projekt nie tyle nowy, co jeden z nielicznych, które można właśnie w takim zakresie zorganizować odcinków de facto takich filmów, mhm. filmów dokumentalnych, prawda? Z udziałem świadków właśnie mhm. wydarzeń w miejscach, gdzie ci żołnierze mhm. nasi, prawda, funkcjonowali, mhm. czyli podróżujemy z kamerą ich tropem, prawda, ich śladem, tropem wilczym, możemy mhm. powiedzieć. Możemy powiedzieć, że to jest swojego rodzaju dokument? To będą dokumenty. To będą mhm. dokumenty, tak, jak najbardziej dotyczące właśnie i tych znanych, i mniej znanych. Mamy na przykład bardzo ciekawą postać Stefana Kiałki, Stanisława Kiałki, przepraszam, Jelonka. Mało mhm. kto wie, co to jest za postać, prawda? A Kiałka Jelonek założył, na przykład zorganizował grupę 12 kóz. Jelonek organizuje kozy. Co to takiego? To jest grupa polskich dziewczyn, bardzo młodych. Kozy od tego, że bardzo zgrabne, prawda, dziewczyny, mhm. długie nogi, prawda? I one pełnią funkcje szalenie poważne, szalenie istotne, wywiadowcze, przenoszą nie tylko bibułę, prawda, materiały propagandowe, ale również broń, tak? Mhm. One ostatecznie wezmą udział w czymś, co nazywamy ostrą bramą, czyli w powstaniu wileńskim, tak? Bo tak powinniśmy też to określać. Było powstanie wileńskie, powstanie warszawskie, tak? Chodziło dokładnie mhm. o to samo i te kozy walczą, tak? Mhm. W powstaniu wileńskim, a temu wszystkiemu szefuje Jelonek, prawda? Czyli właśnie Stanisław Kiałka, taka szara eminencja wileńskiej konspiracji, mhm. tak? Mało znany,
Znany jest właśnie Łupaszka, znany jest generał Wilk, prawda? Szczerbiec może właśnie trochę, ale Kijałka mniej, bo on był takim, on był organizatorem, prawda? On był zresztą konspiratorem, prawda? Takim mózgiem, prawda? Wileńszczyzny. On nie występował na pierwszej linii, prawda? Nie walczył, tylko właśnie tylko z drugiego tylnego fotela, prawda, dowodził, ale to jest faktyczny rzeczywiście kierownik, prawda, konspiracji wileńskiej. Także wokół takich postaci będziemy się poruszać. Teraz za chwilę wracam na Wileńszczyznę, żeby tam kolejne odcinki kręcić, ale nie tylko żołnierze, pani redaktor. Na przykład uznaliśmy, że do niezłomnych polskich kresów należy zaliczyć również twórców, również pisarzy, i tu mamy dwie wybitne postaci. Józef Mackiewicz, tak? Człowiek Wilna, tak? Wileńszczyzny, kresów, i Sergiusz Piasecki, tak? Zresztą te losy, długi pisarz, tak? Te losy ich właściwie wielokrotnie się krzyżują do tego stopnia, że właściwie Piasecki dwa razy ratuje życie Mackiewicza. Raz nie wykonując na nim wyroku śmierci, który został wydany w sposób pochopny, zarzucono mu współpracę z Niemcami Mackiewiczowi. Tak? Nie było na to dowodów. Mackiewicz się z tego wytłumaczył i Piasecki, znając tę argumentację, po prostu powiedział, bo był egzekutorem, prawda? Należał, oprócz tego, że był wybitnym pisarzem ostatecznie, prawda? Należał do grupy, do egzekutywy, czyli, prawda, wykonywał wyroki śmierci niestety. No, tacy ludzie takie muszą być, tak? Niecodzienne nie połączenie. Nie wykonał wyroku śmierci na Mackiewiczu, tak? Dzięki czemu mieliśmy jeszcze przez wiele długich lat wybitnego polskiego pisarza zapomnianego de facto, tak? Zresztą twórczość Piaseckiego też jest właściwie do dzisiaj pomijana, no bo to jest, bo oni zostali, prawda, na emigracji, no i emigrację komuniści niszczyli, prawda? Ośmieszali, opluwali, pomijali. No? A drugi raz, kiedy to jest niezwykła akcja, tak? Bo Sergiusz Piasecki stoi na czele takiej grupy, która skutecznie napadnie na gmach Gestapo w Wilnie. Do dzisiaj ten gmach stoi w środku miasta. Dzisiaj tam jest muzeum, właśnie też takie prawda, niepodległościowe. Ukradł dokumenty, jakże ważne, i również Mackiewicza, tak? Związane z Mackiewiczem, więc de facto drugi raz go uratował, prawda, przed Niemcami, bo Niemcy też go chcieli, prawda, w końcu tam potraktować. Także dwie niezwykłe postaci, no to są też niezłomni polskich kresów, a Sergiusz Piasecki w ogóle przed wojną, to jego historia, bo zanim pani redaktor został pisarzem, zanim należał do Armii Krajowej, właśnie do tych wykonawców też, do tej egzekutywy, no to się parał działalnością przestępczą, tak? Przemytniczą, hazardem, no więc taki właściwie element taki, prawda, wileński, można powiedzieć, no w ogóle z trudnej rodziny, prawda, i tak dalej. On się potem wyprostował, tak, i rzeczywiście wyrósł na... Zresztą opisał w swoich książkach, prawda, swoje poprzednie praktyki, i to się cieszyło niezwykłym wzięciem, prawda, i to właściwie go wyniosło jako literata, prawda, więc no tutaj zachęcam serdecznie od... Właśnie chciałam zapytać, a kiedy jest planowana emisja? Od stycznia już mają być kolejne odcinki właśnie tych niezłomnych polskich kresów TVP Wilno, serdecznie zachęcam. Czekamy z niecierpliwością. 1 grudnia na swoim profilu facebookowym umieścił pan kilka słów, które zaczynały się 1 grudnia 1942 rok, ulica Przemysłowa. No właśnie, czy to jest, pani redaktor, historia też znana? Śmiem twierdzić, że nie. No bo ulica Przemysłowa, no jedna z wielu ulic, można powiedzieć, do dzisiaj istniejąca w Łodzi. Zresztą byłem tam ostatnio. To już nie jest ścisłe centrum, prawda? Ale ta obszarowa Wielka Łódź, możemy powiedzieć. Kiedyś, prawda, właśnie Przemysłowa, Fabrykancka, prawda, i tak dalej. To są też ciekawe bardzo historie z pogranicza kultur, prawda? Pamiętamy Ziemię Obiecaną, co tam się działo, prawda? Kto tam występuje, prawda, i kogo reprezentuje. Natomiast no, tutaj mamy obóz, który jest właściwie historią właśnie do niedawna jeszcze pomijaną.
Minęło 80 lat, tak? 1 grudnia 1942 roku. Niemcy, oczywiście, nie tam żadni naziści, prawda? Nie było takiej nacji, prawda? Jak naziści, tworzą na terenie łódzkiego getta, to jest wówczas Litzmannstadt w ogóle, tak? Tak się nazywa Łódź niemiecka, zajęta, okupowana przez Niemców. Na terenie getta tworzą, wyodrębniają z getta miejsce dla polskich dzieci. Od maluchów do kilkunastolatków, tak? Szacuje się, że około 3,5 tysiąca polskich dzieci było tam represjonowanych, a też niektóre zginęły, tak? Do bardzo różnych robót wykorzystywano te dzieciaki. Na ogół były to dzieci wyrwane polskim rodzinom, polskiej inteligencji, tak? No, żeby właśnie przerwać tą sztafetę polskich pokoleń, tak? Uderzyć właśnie w następne ogniwo, prawda? Żeby Polacy dalej, prawda, się nie rozwijali, prawda, żeby po prostu Polaków zlikwidować. Historia bardzo mało znana. Historia, która do dzisiaj nie doczekała się muzeum, tam dopiero powstaje teraz, tak? Na bazie właśnie tego obozu powstaje muzeum, które do dzisiaj ma zresztą szalone kłopoty, bo pani prezydent Zdanowska nie jest wcale zainteresowana, żeby to muzeum powstało. No bo po co nam w ogóle historia, prawda? To jest takie myślenie tuskowe, prawda? To wszystko jest nieważne, co było, a właściwie to polskość to nienormalność, prawda? Po co w ogóle się tym zajmować, tak? No więc tam taki trend wciąż temu towarzyszy. Natomiast z jednej strony są te dzieciaki, tak, które były rzeczywiście tam męczone, głodzone, prawda, bite. 3,5 tysiąca straszne, dzieci. Straszne rzeczy, prawda? To są liczby, ogromne liczby. Te dzieciaki, które nawet jak przeżyły, to właściwie wychodziły stamtąd pokiereszowane bardzo mocno, nie tylko fizycznie, ale psychicznie, ale oprawcy też tych dzieciaków, tak? Na przykład taka Eugenia Pol, która potem zmieniła nazwisko na imię i nazwisko na Genovefa Pochl, tak się pisała, zniemczyła się całkowicie, przyjęła Volksliste, zresztą rodzina też, no i stała się jedną z głównych oprawczyń, tak? Ona tam właśnie wymierzała cięgi, tak, te kije, psychicznie się znęcała nad tymi dzieciakami, tak, no straszne rzeczy, to aż szkoda opowiadać o tym. Była próba osądzenia, prawda, tej zbrodniarki, jakiś tam wyrok, prawda, minimalny dostała, zresztą te główne zarzuty pominięto, to są lata 70., prawda, ubiegłego wieku, bo w ogóle przez te wszystkie lata po wojnie normalnie sobie funkcjonowała, pracowała, tak? No bo było to miejsce zapomniane, tak? Nawet prawda, komuniści, którzy jednak o zbrodniach niemieckich często propagandowo mówili, prawda? Nie można było tych bolszewickich mówić, tak? O Moskwie źle. No ale o Berlinie, prawda, no to już tak, że jedynym wrogiem byli Niemcy, tak? Ale ten temat w ogóle nie istniał w Łodzi, tak? I szerzej. Ten proces, który wreszcie, prawda, zorganizowano właśnie po dekadach, troszkę tę sprawę przywrócił, troszkę odkurzył, no ale pozostali oprawcy tam było mnóstwo, zresztą kobiety niestety też, tak? Właśnie ta Pol, jeszcze inne wachmanki, prawda? Nigdy nie spotkała ich żadna kara, także temat, który nam wraca dzisiaj, też w kontekście reparacji, tak? Właściwie no to jest kolejna wielka krzywda, za którą Niemcy się nigdy nie rozliczyły, tak? Ogrom zbrodni, może właśnie niegodziwości popełnionych, szczególnie na tych właśnie najbardziej bezbronnych istotach, tak? Na polskich dzieciach. Według niemieckiego planu, który został wymyślony, prawda, na wysokich szczeblach państwowych, warto się z tą historią zapoznawać. No jedno z gorszych bestialstw to są przestępstwa na dzieciach, przymusowa praca. To jest, nie mieści się w głowie dzisiaj, kiedy dzieje się krzywda dzieciom. Reagujemy natychmiast, a tam 3,5 tysiąca polskich dzieci, aż ciężko sobie to wyobrazić. Ale z tego smutnego tematu chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo nasz czas nieubłagalnie dobiega końca. Kilka dni temu przy Rakowieckiej 37 miało miejsce pewne wydarzenie. A wydarzeniem była premiera filmu Grupa Pileckiego, do którego pisał pan
scenariusz. I chciałam zapytać, może opowie nam pan trochę o tej premierze. Ja wiem, że tam było bardzo dużo gości, prawda, że muzeum było wypełnione po brzegi, ale też jeszcze chciałam podpytać o samą taką ścieżkę tworzenia tego filmu. Gdzie były zdjęcia, dlaczego i z jakiego powodu inspiracja akurat w tym kierunku? No właśnie, pani redaktor tutaj szereg ważnych rzeczy poruszyła. To powiem tak może skrótowo o tych wszystkich punktach. Oczywiście wyjątkowo też z radością, można powiedzieć, wszyscy przyjęliśmy, że frekwencja była podczas tej premiery wyjątkowa. Bo dzisiaj jest kłopot z historią w ogóle. To nie ulega wątpliwości, że zainteresowanie, szczególnie wśród młodych ludzi, tak troszeczkę nam siadło, prawda? To widać na marszach żołnierzy wyklętych też, tak? Kiedyś były wielkie oprawy kibicowskie na meczach, tak? Dzisiaj są, ale to już jest trochę nie to, prawda? Więc trzeba pracować, trzeba odbudowywać, prawda, to zainteresowanie historią. To, co mnie szczególnie cieszyło, to na przykład obecność młodych ludzi z Liceum imienia Pileckiego w warszawskim Ursusie, tak? Przyszli i nawet powiedzieli, że dobry, tak? Czyli widać, trafiliśmy, prawda? Tak. Jak młodzież mówi, że dobry, to musi być dobry. czyli to że, bo właśnie ich mamy przekonywać, tak? Ich mamy edukować przede wszystkim, no więc chyba jest okej. To jest taki pierwszy punkt. No, były też tam, prawda, osoby tam ważne, jeśli chodzi o, prawda, ze świecznika, prawda? No więc miło, że tam się pojawiły, prawda, zawsze taki akcent jest sympatyczny. Natomiast o co tu przede wszystkim chodzi, tak? Chodziło o to, żeby pokazać rotmistrza Pileckiego, którego historia jest już dość znana, prawda? Ci, którzy się interesują, mogą przeczytać szereg książek mojego autorstwa, ale nie tylko, prawda? Kilka filmów już było, nawet komiksy powstają, prawda? Piosenki o Witoldzie Pileckim. Natomiast pomysł był tyleż historyczny, co też osobisty, tak? No bo grupa Pileckiego to też mój tato, tak? No więc postanowiłem namówić kogo trzeba, tak? Do tego, żeby spróbować właśnie pokazać zaplecze Witolda Pileckiego, ludzi, bez których on by nie funkcjonował, a oni bez niego, tak? Czyli ta ścisłe kierownictwo, trzon tej grupy wywiadowczej, a trzonem jest Maria Szelongowska, Makary Sieracki i Tadeusz Płużański, mój tato, tak? Pokazać w takim krótkim dokumencie, fabularyzowanym, siłą rzeczy skrótowo, ale prawda, sylwetki tych trzech osób, jakże różnych, tak? Każdy jest ciekawy na swój sposób. Ja oczywiście o tacie już opowiadałem też państwu, prawda, i mógłbym tutaj opowiadać godzinami. Maria Szelongowska, kobieta, tak, niezwykle ważna w tej grupie postać, niezwykle też ciekawa. No, kobieta, która niestety przypłaciła zdrowiem to wszystko, tak? Ona wyszła na wolność, karę śmierci, wyroku śmierci komuniści nie wykonali na niej, ale wyszła w 1956 roku z ciężkich więzień kobiecych, to był tam Inowrocław, Fordon, prawda? No, jako wrak człowieka de facto, tak? Ona nie mogła już normalnie funkcjonować. Makary Sieracki to jest też postać taka kolejna, mało znana, prawda? A też taka podpora grupy, nauczyciel przedwojenny, zresztą w czasie wojny też, uczestnik Powstania Warszawskiego, członek Tajnej Armii Polskiej, czyli tej pierwszej konspiracyjnej, antyniemieckiej organizacji Witolda Pileckiego. On też będzie zbierał informacji z terenu kraju, prawda? I też dzięki kurierom, w tym mojemu tacie, będą te informacje trafiały do Andersa, prawda? Osoba, która zasługuje też na szczególną uwagę ze względu na swoją głęboką wiarę, to jest raz, i też na swój stosunek do życia, czy też styl życia. Nawet w tych ostatnich latach to był człowiek, nawet jak już miał 80,
z górką lat, uprawiał aktywnie jogę, był wegetarianem, prawda? Więc niesamowita postać, tak, potrafił sobie nogi na głowę zakładać, prawda? Ale to go właśnie dieta po więzieniu komunistycznym uratowała mu życie. On wyszedł też tak zniszczony, prawda? Z torturami, prawda? Sposobem odżywiania się, no przecież oni tam jedli jakieś resztki właściwie, tak? No i gdyby nie to, gdyby on się nie przestawił na inne tory, no to prawdopodobnie długo by nie pożył, podzieliłby los innych, prawda? Wielu, których wypuszczono, ale skazano właściwie na wegetację właśnie i psychiczną, i fizyczną. Często na powolną śmierć organizmu. No, on dzięki swojej wierze właśnie i tej diecie wyszedł, prawda, wyszedł z tego wszystkiego. Szalenie interesująca postać. I żeby wszystkiego Państwu nie powiedzieć, tak, no bo ten film też, mam nadzieję, zagości gdzieś, prawda, na ekranach czy w telewizjach. Jeszcze cały czas szukamy tutaj, szukamy możliwości, prawda, i współpracy z różnymi ośrodkami. No to sprawa taka podstawowa, która jakoś dziwnym trafem nigdy nie przyszła, nie tylko mnie, ale też innym osobom do głowy. A to jest taka oczywista oczywistość, tak? Co się stało z materiałami, które ta grupa zbierała, tak? Bo mamy raport rotmistrza z Auschwitz, tak? Czy nawet raporty trzy, tak? Zostało to, zachowało się, tak? To jest raz, zostało wydane. Zresztą wiele jest wydawnictw, prawda, poświęconych właśnie tym raportom. Na świecie nawet, tak, w muzeach, nawet Holokaustu, prawda, i tak dalej, te raporty są, tak, ale no właśnie, czy Państwo potrafią odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest raport z Warszawy, tak? Grupa, która działa przez półtora roku, tak, zbierała szereg istotnych dla Andersa, dla świata zachodniego informacji, czyli wywiad, taki twardy wywiad, prawda? Poświadczony właśnie z materiałami, które były przewożone na zachód, no, do włoskiej Ancony. Czytał to Anders, tak? Czytał, a przynajmniej jego ludzie. Na pewno pułkownik Kijak, to była taka prawa ręka, prawda, Andersa we Włoszech, w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Te raporty czemuś służyły, tak? Raz z poświęceniem te osoby zbierały te informacje. Ktoś potem też z wielkim zaangażowaniem i też, prawda, misje obarczone możliwością utraty życia przewoził, prawda, na zachód te informacje. Potem właśnie polskie siły zbrojne te informacje miały, Anders miał, prawda, wiedział, co się dzieje dzięki temu, zapewne przekazywał to aliantom i tego nie ma. Zadaję takie pytanie, prawda, rozmówcom, historykom też w tym filmie. To jest na koniec filmu, tak? A co się stało z informacjami? I wszyscy skonsternowani po prostu, tak? No faktycznie nie wiemy. Ale pan dziwne pytanie zadaje, przecież ich nie ma, tak? Nie wiem, co się stało, tak? Mówi tak jeden pan, drugi pan historyk, prawda? No więc to jest pytanie, które wieńczy nasze tutaj dzieło, prawda? Nasze starania. I jest taką... I przedmiot kolejnych poszukiwań. Jest pytaniem i taką, prawda, otwarciem jakże ważnego tematu, tak? Rotmistrz Pilecki za to głowę oddał, tak? Życie temu poświęcił, a owoc działalności jego jako dowódcy i jego ludzi nie jest znany, prawda? Gdzie to jest? Co się stało? Czy to zostało w Londynie? W Londynie szereg osób sprawdzało, ja też poszukiwałem, nigdzie tego nie ma. Prawda? Powinno być teoretycznie w Instytucie Sikorskiego, ale nie. Może za oceanem, tak? Albo jest pani redaktor bardzo ciekawy trop, na koniec powiem, być może tak jak na przykład akta sprawy gibraltarskiej, prawda? Zostało to utajnione, no bo to są informacje wywiadowcze, tak? Anglicy mają takie tendencje, żeby nie tylko utajniać na krótko, ale przedłużać, prawda, karencję właśnie na chowanie tych aktów, na trzymanie tych akt pod kluczem. Być może to jest to, prawda? Być może rząd jego królewskiej mości, prawda? Teraz już nie jej, tylko jego królewskiej mości, tak? Te akta posiada i nie chce ich wypuścić. Także zadajemy pytanie, pokazujemy ludzi Pileckiego, tak, kto to był,
dlaczego byli w tej grupie, prawda? Jak to się stało, że trafili pod skrzydła Pileckiego? Okazuje się, że to jest po prostu grono przyjaciół, tak? Że to są znajomości rodzinne i organizacyjne, tak? No, kompletował rotmistrz wobec rozbicia siatki Winowskiej, jak wrócił do Warszawy w grudniu 1945 roku, no to się okazało, że jest wszystko w rozsypce, tak? Że on nie może się oprzeć na istniejących strukturach, bo tych struktur nie ma właściwie, tak? Tam była na przykład organizacja NIE, która została rozbita między innymi w ten sposób, że generał Fildor został aresztowany i wywieziony pewno do łagrów sowieckich. No więc nie było dowódcy, nie było organizacji, prawda? Pilecki buduje to wszystko od zera, od podstaw, angażując do tego osoby ściśle zaufane, tak? Super sprawdzone. To jest raz, no a dwa, gdzie jest raport z Warszawy, to jest to pytanie, które musieliśmy zadać, prawda? Bo nas to zajmuje i my będziemy szukać, niech inni szukają. Właśnie, i to wszystko w filmie Grupa Pileckiego. Grupa Pileckiego, tak się nazywa film. Oczywiście to... premiera była na Rakowieckiej, tam zresztą były kręcone zdjęcia w przeważającej mierze, bo oni wszyscy tam trafili, tak? Czekamy zatem na publikację, na udostępnienie filmu w mediach bądź w internecie, żebyśmy mogli podziwiać Państwa dzieło. Nasz czas dobiegł końca, ale też chciałabym Panu życzyć, że Pan zadaje pytanie, niech Pańska będzie odpowiedź. Życzymy, żeby w jakiś sposób poprzez Pańską pracę, żeby udało się odnaleźć i odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest raport Pileckiego. Oby tak się stało. Tak. I bardzo dziękuję oczywiście za spotkanie, pani redaktor. Bardzo dziękuję panu. Nie możemy się doczekać następnego spotkania. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Agata Witkowska i mój gość Tadeusz Płużański. Kłaniam się państwu.